W najbliższych kilku latach z jednej strony konieczne będzie w Kenii dalsze rozwijanie straży pożarnej, dlatego że Kenia na całe szczęście dla Kenii, na całe szczęście dla wschodniej Afryki bardzo szybko się industrializuje, czyli tworzy się tutaj przemysł. Duże zakłady przemysłowe potrzebują własną straż pożarną, między innymi dlatego, że cały czas ta państwowa straż pożarna jest za słaba, żeby móc na nią liczyć i ku temu będą potrzebowali dużo nowych strażaków, dużo nowego możliwości reagowania kryzysowego, co jest też dobrze, bo te zakładowe straże pożarne także pomogą lokalnym społecznościom. Z drugiej strony idą zmiany klimatyczne i to, co już widzimy w Kenii, to oprócz tego, że jest obecnie ogromna susza, cała północna część kraju jest naprawdę wyschnięta na wiór. Niedawno rozmawiałem z przedstawicielem kenijskich parków narodowych, który mówi, że po prostu jadąc przez parki narodowe w Kenii widać szkielety zwierząt, nie tylko małych, a nawet i słoni. Takiej suszy Kenia nie widziała przez wiele lat. Po takiej suszy przechodzą z reguły o bardzo obfite opady, bardzo obfite powodzie. I tego się obawiamy, więc bardzo dużym priorytetem jest stworzenie tej zdolności reagowania pod kątem powodzi, pod kątem ratownictwa powodziowego, dlatego że mieszkańcy Afryki w zasadzie nie potrafią pływać. Więc dla nich jakakolwiek wzburzona woda, jakakolwiek powódź jest przerażająca, powoduje bardzo dużą ilość ofiar śmiertelnych. No, ale swoją drogą, kto by chciał pływać w wodzie, gdzie są hipopotamy lub krokodyle, więc ja się troszeczkę nie dziwię, że ofiary powodzi w Kenii potrzebują wyspecjalizowanego ratownictwa. Ostatnią rzeczą, która jest potrzebna w Kenii, to jest wyspecjalizowane ratownictwo w zakresie zawaleń budynków. Mówimy tu o sytuacji takiej, jak widzimy zniszczone budynki wskutek trzęsień ziemi, ale to oczywiście, na całe szczęście tutaj nie ma trzęsień ziemi, tylko są pojedyncze zawalone budynki, które są skutkiem katastrof budowlanych i niestety obecnie dla ofiar, dla tych osób, które są pod gruzami tych budynków, praktycznie nie ma żadnego ratunku. Dlatego też szkolimy z jednej strony strażaków, ale potrzebujemy też zwiększyć ich możliwości i szkoleniowe, i przede wszystkim sprzętowe, tak aby te osoby, które są pod gruzami budynków, móc ratować, a problem ten dotyczy przede wszystkim aglomeracji Nairobi, w której obecnie jesteśmy.